Dzień dobry Państwu, grupa Marcin, Senior Account Manager z GPW z tej strony. Chciałem po prostu zaprosić Państwa na krótkie podsumowanie tego, co działo się na giełdzie papierów wartościowych w miesiącu grudniu poprzedniego roku. Więc zacznijmy od obrotów. Na rynku głównym widzimy spadki rok do roku, czyli porównując grudzień 2021 z grudniem 2022 o około 25%. Mimo spadków utrzymujemy w moim odczuciu dosyć ciekawą bazę na poziomie ponad 800 milionów złotych na sesję. Natomiast jeśli przejdziemy na rynek New Connect, tutaj tak naprawdę spadki są troszeczkę większe, 42% rok do roku, 10,3 miliona złotych średniego obrotu na sesję. No widzimy, że tak naprawdę rynek New Connect jest rynkiem, który świetnie się sprawdza w momencie, kiedy jest duża zmienność i dosyć ciekawe narracje na rynku. Natomiast w momencie, kiedy rynek się powiedzmy uspokaja i te indeksy zmienności spadają, no to też obroty spadają. Patrząc na dwie kolejne klasy aktywów, czyli produkty strukturyzowane ETP i ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Tutaj dla produktów ETP mamy także spadki 30% i średni obrót około 7,8 miliona złotych na sesję. Natomiast dla funduszy ETF tutaj tak naprawdę systematycznie notujemy wzrosty. W tym przypadku o blisko 12% rok do roku i 3,7 miliona złotych na sesję. I też pokrywa się to z takimi tendencjami, które są obecne na rynkach na świecie, czyli fundusze ETF rosną praktycznie nieprzerwanie od wielu lat. I tutaj o wzrost to nawet nie chodzi mi o wycenę tych funduszy, tylko o to, że one coraz bardziej pozyskują coraz więcej aktywów i wartość tak naprawdę aktywów pod daną jednostką rośnie. I to też jest tak powiedzmy liczone poprzez całą klasę aktywów, czyli jeśli widzimy, że powiedzmy tutaj ETF-y wzrost, te aktywa rosną, no to też widzimy, że tak naprawdę coraz więcej inwestorów tak naprawdę coraz bardziej ufa tym instrumentom i to jest tendencja, która się potwierdza też na całym świecie. Tak więc my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na rozwój tego segmentu. Pracujemy z naszym partnerem z Beta Securities nad wprowadzaniem kolejnych ETF-ów i na pewno będziemy na ten temat jeszcze wiele razy mówić. W przypadku rynku terminowego, tutaj tak naprawdę tendencja jest dosyć jasna, czyli mamy spadki na kontraktach walutowych, na kontraktach akcyjnych i na opcjach. I to oczywiście tutaj odnoszę się do spadki, czyli oczywiście chodzi o wolumen. Natomiast mamy bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o kontrakt indeksowy. 36 tysięcy kontraktów średnio na sesję w grudniu 2022. I to wynika z tego, że no, tych klientów, których obecnie pozyskujemy, no, oni tak naprawdę koncentrują się na kontraktach, czyli pozyskaliśmy przez ten rok dosyć dużego gracza na rynku kontraktów terminowych, więc to też wpływa na średnie obroty. No już 36 tysięcy sztuk to już jest całkiem fajna liczba. Oczywiście celujemy 50 tysięcy sztuk na sesję, no ale to jeszcze wymaga troszeczkę więcej pracy. I teraz przechodząc dalej, czyli rozmawiając o rynku pierwotnym, czy rynku IPO, tutaj tendencja jest tak naprawdę... No, rynek IPO przez ostatni rok za bardzo się nie rozwija i to troszeczkę wynika z tego, z obecnej sytuacji makro i wycen, tak? Więc no, inwestorzy, którzy zastanawiają się nad wejściem na giełdę, no to chcą, żeby giełda była
no najlepiej w fazie zwyżkowej, tak? No bo wtedy jest szansa pozyskać kapitał po najlepszej cenie. Natomiast no też no, mamy jakiś tam powiedzmy dosyć ciężki rok za sobą, no ale my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o przyszłość. I też widzimy, że tak naprawdę no, też jest to odwzorowane ze wzroście indeksów. Tak na przykład miesiąc do miesiąca WIG 20 ponad 3%, MWIG 1, SWIG troszeczkę na minusie i WIG, czyli indeks całego szerokiego rynku, urósł o 2,5%. Jest to kolejny miesiąc wzrostowy. Startujemy też oczywiście z dosyć niskiej bazy, no ale to też daje dodatkowe paliwo do jakichś tam zakupów. Jeśli chodzi o obroty, top 3 to mamy PKN Orlen 12,7%, KGH 8,6%, PKO BP 8,4%, czyli no, widzimy, że duża część obrotów koncentrowała się na tych trzech spółkach w grudniu. Widać duże zainteresowanie inwestorów. I tak, kolejna rzecz to są wydarzenia i to jest też fajna rubryka. Mamy dwa fajne eventy w marcu, to jest 22-23 marca, Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. To jest, zapraszam na stronę kf.edu.pl. Natomiast jest to wydarzenie, które jest organizowane w formule hybrydowej, czyli można oczywiście obejrzeć transmisję, a także można być tutaj u nas na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie ten event będzie miał miejsce. No i on dotyczy no, szeroko rozumianej edukacji finansowej. Jest wśród grona partnerów mamy zarówno dwa ministerstwa, czyli Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Finansów, mamy instytucje rynku kapitałowego, jak na przykład GPW i też bardzo ciekawych prelegentów. Tutaj zapraszam zdecydowanie na stronę. Myślę, że na przestrzeni następnych paru dni pojawi się program, pojawi się więcej informacji, cały line-up, jak będzie wyglądał ten event. Drugim eventem, który to jest tak naprawdę flagowy event skierowany dla inwestorów, no i nie tylko indywidualnych, ale też instytucjonalnych, jest Invest Cups, który jak co roku ma miejsce w Krakowie 24-25 marca. Na nim można spotkać tak naprawdę wszystkie osoby, które są zaangażowane w inwestowanie, w szczególności z ofertami, która jest skierowana do inwestora indywidualnego. I tutaj, jeśli Państwo nie byli na tym evencie, zdecydowanie zapraszam. Jeśli Państwo byli, no to wiedzą, jak to wygląda, więc tutaj nie muszę nic więcej mówić. Strona investcaps.pl. Event ma trzy typy biletów. Pierwszy jest darmowy, drugi tam kosztuje około 500 zł, trzeci bilet VIP 2,5 tysiąca zł. Każdy z tych biletów jest oczywiście, niesie pewne benefity, jeśli oczywiście mówiąc o tych płatnych. Natomiast dla inwestora, który chce zobaczyć, jak to wszystko wygląda, chce posłuchać ciekawych wykładów, no to jest opcja darmowego biletu. I na koniec mojej takiej tutaj krótkiego omówienia zapraszam też na stronę GPW, GPW.pa, czyli tam przedstawiamy raporty analityczne, które są przygotowane przez profesjonalnych analityków z biur maklerskich. I to jest świetne miejsce, gdzie można się tak naprawdę za darmo zapoznać z wieloma spółkami, które są notowane u nas i poczytać, w jaki sposób są oceniane przez analityków, poczytać, jaką mają spodziewaną wartość akcji, w jaki sposób są wyceniane, poczytać troszkę o biznesie, w jaki sposób jest prowadzony biznes, czyli dajemy tutaj inwestorom indywidualnym w pewnym sensie narzędzia, które są na co dzień używane przez inwestorów instytucjonalnych. I tutaj chciałbym zakończyć moją część i tutaj przekazuję głos do analityka i bardzo dziękuję za uwagę.
Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. I koledzy z giełdy przedstawili bardziej tutaj statystyczne podejście do grudnia, czy też całego 2022 roku. Mi natomiast przypadło takie podejście troszkę bardziej analityczno-komentatorskie. Także nie przedłużając, wszystkim przygotowałem cztery obrazki, które wydaje mi się, cztery wykresy, cztery obrazki, które wydaje mi się bardzo dobrze podsumowują to, co działo się częściowo w grudniu, ale przede wszystkim w 2022 roku, no i to, co wpływało na rynek właśnie w tym okresie. Pierwszy obrazek, czyli lewa górna strona, mamy obraz rynku WIG20 w grudniu. Widać, że na początku grudnia kontynuacja tego impulsu znaczącego, który wystąpił w październiku poprzedniego roku, czyli rozpoczęcie dynamicznego odbicia korekty spadków, które miały miejsce praktycznie przez cały 2000, do tego momentu przez cały 2022 rok. Potem oczywiście jakaś korekta, tutaj była próba zejścia, ogranie 80-punktowy zakres ruchów na głównym indeksie. No i zamknięcie grudnia dość wysoko, to trzeba powiedzieć, że to był koniec roku, także zwyczajowo ten koniec roku ma też trochę taką specyfikę, że część tutaj graczy stara się, żeby te ich wyceny spółek były jak najbardziej atrakcyjne. Aczkolwiek należy też pamiętać o tym, że często jest tak, że gdy rok jest cały słaby, a 2022 generalnie taki był, no to część tutaj inwestorów nie wykazuje zbytniej chęci tak zwanego window dressingu, czyli strojenia okienek, ponieważ generuje to niższą bazę i potencjalny lepszy zwrot na 2023 rok. Także grudzień, wydaje mi się, że tutaj troszkę w ramach tego trendu odbicia, ale bez większej historii. Jednak grudzień był elementem tego odbicia od października, którego można powiedzieć, że efekty obserwujemy również obecnie. Tak, możemy przejść już trochę do szerszego jakby obrazu rynku, czyli wykres poniżej tego pole, również po lewej stronie, czyli obraz rynku w 2022 roku. No oczywiście tutaj wydarzeniem, które ustawiło nastroje, ustawiło sentyment rynkowy, to oczywiście była agresja Rosji na Ukrainę pod koniec lutego. To generalnie, oczywiście rynek splotkował o tym wcześniej, trzeba pamiętać, że jeszcze na początku lutego mówiło się o tym, że Rosja stawia te swoje wojska na granicach, no i jednak rynek obawiał się, że coś takiego może mieć miejsce, ale jakby większość zakładała, że jednak Putin blefuje. Okazało się, że nie blefuje, w konsekwencji, jak Państwo tutaj widzą, na początku tak naprawdę marca i koniec lutego, nerwowa reakcja na WIG20, potem udało się to odrobić, ale jednak docelowe spadki troszkę w układzie fundamentalnym, ponieważ jeżeli mamy tutaj po prawej stronie u góry wykres gazu europejskiego z hubu holenderskiego, no to widać, że tutaj była rynkowa panika, która docelowo faktycznie dość znacząco wpłynęła na obraz makroekonomiczny. Czyli przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę spowodowała rajd na nośnikach energii, na gazie, czy też na cenach prądu, co spowodowało, że inflacja potem wybuchła, tak? Ponieważ te na przykład paliwo no, jest jakby z siłą rzeczy naturalnym składnikiem inflacji, ponieważ one w większości rzeczy transportować. Tak samo powiedzmy gaz, który wykorzystywany jest w różnych gałęziach gospodarki, także inflacja wybuchła. W konsekwencji na przykład w Polsce praktycznie mieliśmy odczyty blisko 20% docelowe, 20% dynamiki rok do roku. W konsekwencji skłoniło to banki centralne, również RPP, również NBP, do podwyżek 100%, do takiego wprowadzenia takiego cyklu dynamicznych podwyżek 100%, właśnie w celu troszkę ujarzmienia tej galopującej inflacji. Ostatecznie rynek troszkę sam do siebie doszedł, powiedzmy, po tym wstrząsie, jak widać po tym wykresie właśnie cen gazu, no to z rajdu, powiedzmy, z 50 euro na okolice 330-350, w tej chwili jesteśmy bardzo blisko punktu wyjściowego, który naturalnie jakby na poziomie surowców powinien schładzać tę inflację. No i to jest to właśnie story, który możemy to zaobserwować również na WIG20, czyli po spadkach tak naprawdę od marca, lutego do października, od połowy października obserwujemy dość znaczący rajd na rynkach. On, powiem tak, z punktu widzenia typowo statystycznego, no w dalszym ciągu jest jedynie, wydaje się, że korektą tego całego spadku, który miał miejsce, bo w szczytowym momencie w 2022 roku, paradoksalnie w szczytowym, jak to się mówi, WIG20 tracił prawie 40 parę procent. Także
faktycznie dość znaczący, faktycznie może nie przepołowił się, ale generalnie było do tego blisko, także faktycznie rynek krajowy był wskazywany w 2002 roku przez parę miesięcy jako najsłabszy rynek na świecie obok bankrutującej Sri Lanki, także no, wydawało się, że faktycznie jest dość tanie, aczkolwiek no, też nie bez powodu, należy pamiętać o tym, że wydarzenia geopolityczne za naszą wschodnią granicą jednak nakazywały inwestorom troszkę dołożyć premii za ryzyko do krajowych wycen. No i właśnie uspokojenie tej sytuacji pozwoliło na dynamiczny rajd. Trzeba pamiętać, że rynek w Warszawie również część, praktycznie 2/3 ciągle zaliczany jest do rynków wschodzących. W konsekwencji odbicie na rynkach globalnie spowodowało również ponowny powrót kapitałów do Warszawy, aczkolwiek ostrożnego kapitału. To należy o tym pamiętać, że cały czas tam to ryzyko gdzieś tu się utrzymuje. Mam również na dole tabelę przygotowaną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na bazie danych ze Stoka. No i tutaj widać, że bilans 2022 roku no to jest około 20% spadku na poziomie 20, aczkolwiek tak jak mówię, było to nawet 40. Od dołka 20 stopy już ponad 30% odbicia, także widać, że ten rynek wyprzedany otrzymał tą wyczekiwaną korektę wzrostową. No i ten układ troszkę w tej chwili tych, może nie rynku byka, bo wydaje mi się, że jednak mamy teraz takie dwa obozy. Jedni analitycy zakładają, że w dalszym ciągu jesteśmy w ramach trendu spadkowego, drudzy zakładają, że to już jest początek rynku byka. No i oczywiście to jest taki fundamentalny zakład rynek, który zwyczajowo ma miejsce, ale tym razem jest niezwykle niepewny, ponieważ sytuacja makroekonomiczna jest bardzo zmienna. Mieliśmy bardzo szybkie tempo podwyżek, które na przykład w zakresie Fedu jeszcze się nie skończyło. W dalszym ciągu rynek zakłada, że Jerome Powell będzie to stopy podwyższał, podobnie jak Europejski Bank Centralny. No jednak skala i dynamika jest dość znacząca, co generuje ryzyko recesji. Optymiści zakładają, że tej recesji nie będzie i że globalna gospodarka przejdzie tak zwany soft landing, czy uda się miękko wylądować gospodarkę, równocześnie schładzając, co już również widać, inflację. Z drugiej strony część pesymistyczna zakłada, że że to tempo podwyżek stóp procentowych spowodowało, że recesja jednak jest nieunikniona, to widać również w guidance'ach, czy też w prognozach, jak bardziej po polsku, spółek amerykańskich, gdzie one sygnalizują, że szykują się faktycznie na gorszy okres makroekonomicznie, stąd te zwolnienia na przykład w sektorze technologicznym. I tutaj oczywiście założenie jest bardziej pesymistyczne, że erozja marsz jeszcze nas czeka. No i faktycznie zakładano, że to może mieć miejsce w pierwszej połowie 2023 roku. Na razie to nie występuje. Na razie powiedziałbym, że dane są zaskakująco mocne. Z drugiej strony zbyt mocne dane powodują, że to optymistyczne założenie, że Fed zacznie luzować stopy już pod koniec 2023 roku, zaczyna być troszkę odległe. Także rynek wydaje mi się, że jest wielowątkowy. Raczej była dość duża doza sceptycyzmu. Ona została w tej chwili troszkę złagodzona. Wydaje się, że w tej chwili mamy w drugą stronę troszkę. Rynek jakby zwyczajowo porusza się w takich nastrojach euforyczno-histerycznych, bym powiedział. I wydaje mi się, że o ile byliśmy w trakcie już takiej głębokiej zapaści, przypominam, że zakładano, że zima będzie w Europie bardzo, bardzo ciężka, też to nie wystąpiło, to tym razem jesteśmy po drugiej stronie tej wagi, czyli zbyt duży optymizm na rynku, zakładający, że teraz już będzie wszystko dobrze i wszystkie puzzle optymistyczne wpadą na swoje miejsce. Wydaje się, że jednak jest, że ta prawda, czy też ten scenariusz rynkowy najbardziej prawdopodobny, zwyczajowo wypada gdzieś po środku. Także podsumowując, 2022 Trudny rok na większości aktywów, bo jednak nawet te portfele 60-40, 60% w akcjach, 40% w obligacjach, one się nie obroniły. Ciężko było tak naprawdę gdziekolwiek uciec z kapitałem poza amerykańskim dolarem, czy też surowcami. 2023 początek optymistyczny, jednak z dużą liczbą wyzwań. Dziękuję.